Serdecznie witam was, drodzy bracia i siostry, imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak również wszystkich obecnych, którzy są zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa. Bardzo się cieszę, że w tej uroczystej chwili, w tym szczególnym nabożeństwie społeczności, mogę być również wśród was. Cieszę się i oddaję Bogu chwałę. Drodzy, jak już było wspomniane, wspomniał pastor tego zboru, dzisiejsze zgromadzenie jest szczególnym zgromadzeniem. Uroczystym, szczególnie dla tych osób, które tutaj się znajdują, jak i myślę dla nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy. A to dlatego, że chciałbym podkreślić to, że chociaż jesteśmy jako bracia, siostry, starsi, młodsi, to jednak pod względem tego duchowego znaczenia jest takie trzy grupy ludzi. Jedna z tych grup to jest właśnie osoby, te, które są w bieli, na tym miejscu dzisiaj będą zawierać przymierze z Bogiem ku żywotowi wiecznemu. Druga grupa ludzi to ci, którzy już żeśmy wcześniej zawarli przymierze z Bogiem. Poprzez Jezusa Chrystusa przeżywaliśmy taką samą chwilę, może w różnym czasie. Dla mnie osobiście to już było 53 lata temu i Pan Bóg dozwolił mi przeżyć te lata w społeczności z sobą. I chcę jeszcze jedno podkreślić, że tak żywo pamiętam, bo jest tutaj brat, któryśmy razem przystępowali do chrztu, brat Stanisław, nie wiem, gdzieś tu jest ten brat. I dożyliśmy dzięki Bogu tego czasu, że możemy spoglądać, jak Bóg czyni dzieło swoje dalej. I również jako trzecia grupa to są ci, którzy może są jeszcze przedtem, którzy może pierwszy raz się znaleźli na tym miejscu i na takiej uroczystości, czy też jeszcze może nie rozumieli i nie wiedzą, co to jest, dlaczego tak jest. I myślę, że w dzisiejszym zgromadzeniu, zanim nastąpi ten akt zawarcia przymierza z Bogiem, chciałbym również na podstawie Pisma Świętego, poselstwa Bożego, tak w krótkości streścić czy przekazać, jakie to ma znaczenie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, abyśmy rozumieli to. Bo chcę powiedzieć, żeby wszystkie osoby, szczególnie osoby dorosłe, którzy tutaj jesteśmy, nie jesteśmy z przypadku. Chcę powiedzieć, że Bóg nas przyprowadził po to, abyśmy mogli po pierwsze sprawdzić samych siebie, ci, którzy już idziemy tą drogą, czy nadal w tym trwamy. Po drugie, te osoby, aby wiedzieli, że nie są pierwsi i nie są ostatni. Jesteście na pewnym odcinku Bożego działania, Bożej łaski ku żywotowi wiecznemu i jest to wielki przywilej, że możecie być w gronie tych, do których doszła światłość, która oświeciła i moc świętej ofiary Jezusa Chrystusa i również te osoby, które są może pierwszy raz, aby mogli się zastanowić, rozważyć swoje położenie, swoją sytuację, ponieważ ta uroczystość, ta posługa, ona się wiąże nie tylko z jakimś pewnym przeżyciem tu na ziemi, owszem tak, ale celem i zasadniczym dążeniem jest żywot wieczny. I dlatego chcę rozpocząć odczytanie Słowa Bożego w podobnego miejsca, które mi już było odczytane, z Ewangelii Marka 16 rozdziału i od 15 wiersza, gdzie Pan Jezus Chrystus, Boży Syn i Zbawiciel, po swoim zmartwychwstaniu, a przed w niebo wstąpieniem, powiedział takie słowa. I rzekł im, Jezus Chrystus, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tu są zawarte wielkie słowa. Drodzy zgromadzeni, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, będzie przyjęty, gdy wytrwa do końca, do wiekuistego królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Żywot wieczny, o to chodzi. A kto nie uwierzy i nie podejmie tej decyzji pójścia za Jezusem Chrystusem, nie wstąpi w przymierze z Bogiem poprzez chrzest wiary, są tutaj zapisane wielkie słowa. Potępiony. Nie będę rozwijał tego tematu. Ale to się wiąże z odrzuceniem, z przedoblicza Bożego. I dlatego wspomniałem, że nie jesteśmy tu z przypadku. Bo nawet jeżeli ktoś jest pierwszy raz i przygląda się, co to będzie i jak to będzie,
to również chciałbym powiedzieć, że cię przyprowadził Pan Bóg na to miejsce, abyś mógł usłyszeć Ewangelię zbawienia, abyś mógł się dowiedzieć, że Jezus Chrystus jest również i twoim Zbawicielem. Chcę również, abyś stał się cząstką Bożego działania ku żywotowi wiecznemu. Oczywiście zależy to w tej chwili od każdej osoby osobiście. I dlatego też Pan Jezus Chrystus powiedział takie słowa. I chcę tutaj zwrócić uwagę na to, jak to było. Niekiedy ludzie powiadają w ten sposób, że no, coż oni robią? Co to ma znaczyć? Jak to jest? Dlaczego tak? I dlatego Słowo Boże, ono nam odpowiada, wyjaśnia nam. I tak, chciałbym przyjść do Ewangelii świętego Jana, do rozdziału trzeciego. I tutaj przeczytam też tylko krótkie słowa, które opisują nam, że to wydarzenie, którego dzisiaj będziemy również świadkami, to ono nie zaczęło się 10 lat, 100 lat temu, że jakiś przywódca religijny przyszedł i właśnie coś ogłosił nowego. Właśnie ta posługa, to dzieło zostało rozpoczęte przez Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, który przyszedł na ten świat w ciele ludzkim z polecenia ojcowskiego, aby dokonać wiecznego odkupienia. I on pierwszy, pozostawiając wzór, również jak czytamy w Ewangelii Mateusza, przyszedł, aby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. I tutaj jest powiedziane takie słowa, trzeci rozdział Ewangelii świętego Jana i od 22 wiersza. Potem Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi judzkiej i tam przybywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Anion blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili i dawali się chrzcić. I tu chcę w momencie się zatrzymać, że ludzie przychodzili i dawali się chrzcić. To znaczy, byli to ludzie dorośli, byli to ludzie, którzy rozumieli, co chcą uczynić i co będzie uczynione. I oni wyrazili tego pragnienie. Dlaczego wyrażali to pragnienie i dlaczego to się budziło w nich? Na podstawie głoszonego Bożego Słowa. I również od tamtego momentu, aż również do dziś, i tak będzie do końca, jest głoszona Ewangelia zbawienia. Idźcie i głoście ludowi słowa, które darzą życiem. I dzięki temu słowu głoszonemu przez naszych braci, poprzedników, również myśmy uwierzyli i również Pan Bóg czyni to dzieło nadal. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że sprawą głoszenia, czy celem głoszenia jest to, aby wzbudzić u człowieka prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa, w Boga, który nas umiłował i który dąży do tego, aby dać nam zbawienie i żywot wieczny. Ano zwróćmy uwagę na następne miejsce, jak to czynili apostołowie, również którzy otrzymali to polecenie od Pana Jezusa. Idźcie, głoście Ewangelię zbawienia. Idźcie, każcie i chrzcijcie, jakośmy słyszeli, w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 2. I tutaj jest właśnie powiedziane takie słowa, które nam opisują, jak to czynili apostołowie. Czytam od 36 wiersza. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci zaś, którzy przyjęli słowo i zostali ochrzczeni i pozostały
I pozyskanych zostało onego dnia około 3000 dusz. Oto zauważyliśmy tutaj, jak apostoł święty Piotr publicznie, odważnie głosił słowo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, który jest Mesjaszem i Zbawicielem ludzkości. I dlatego też ludzie, którzy słuchali, jestem przekonany, słuchali z wiarą. W nich zbudziła się ta wiara i to pragnienie. Jeżeli tak sprawa się przedstawia, że będzie kara, będzie potępienie z powodu grzechów i bezbożnego życia, no to co ze mną? Co mam czynić? Uważam, że każdy rozsądny człowiek by się nad tym zastanowił. I dał sobie pytanie, no to w takim razie co będzie ze mną? Co mamy czynić? I właśnie tu jest taka prosta odpowiedź. Upamiętajcie się. Inne przykłady Biblii mówią, pokutujcie. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek musi przede wszystkim wglądnąć w swoje życie. Zauważyć, że jest z nim źle pod względem duchowym. Że nie ma społeczności z Bogiem. Że jest obciążony grzechami. A to w rezultacie może jedynie prowadzić do wiecznego potępienia bez Boga. No któż chciałby świadomie iść i zmierzać do tej wieczności bez Boga? Ale jest wyjście. Chwała Bogu. Jest wyjście, głoszona Ewangelia. Amnestia. Ratunek Boży w Chrystusie Jezusie. Więc tutaj człowiek musi osądzić się, zrozumieć, że dotychczasowe moje życie było bez Boga. Wstydzę się tego. To mnie obciąża. Źle mi jest z tym. Co mam zrobić? Jest wyjście w Jezusie Chrystusie. I właśnie tu jest powiedziane, upamiętajcie się. To znaczy odwróćcie się od dotychczasowego systemu życia bez Boga i w grzechu. I właśnie tutaj wyraźnie to powiada. I niech się każdy z was da ochrzcić. To znaczy musi się wzbudzić w człowieku pragnienie. Dać się ochrzcić. Tu nikt nikomu na siłę nic nie czyni. Te osoby, które tutaj dzisiaj są, jak wszyscy inni, zawsze oni się zgłosili do przełożonych braci. Na skutek głoszonego słowa wzrodziło się to pragnienie. No i wyrazili to również, że no chcemy zawrzeć przymierze z Bogiem. Chcemy zmiany życia. Chcemy społeczności z Bogiem. Chcemy być w Królestwie Niebios na wieki. A Bóg to z łaski swojej udziela bez różnicy. Czy to są mężczyźni, czy są kobiety, czy może jak według ludzi więcej grzeszyli, czy mniej grzeszyli, ale w opinii Bożej jest tak, że wszyscy zgrzeszyli. A jeżeli wszyscy, to i ja. Jeżeli każdy, to i również i ja jestem obciążony. I dlatego potrzebuję ofiary Jezusa Chrystusa. I potrzebuję właśnie tego, aby to zostało dokonane w moim życiu i dać się ochrzcić. I tu jest tak bardzo ważna sprawa, że Słowo Boże, ono mówi do nas, na cośmy powinni zwrócić uwagę, że ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zależy od człowieka, od twojej postawy, droga duszo, ktokolwiek jesteś na tym miejscu, od ciebie zależy. Masz prawo przyjąć zbawienie, uwierzyć, zawrzeć przymierze z Bogiem, z pragnieniem i z radością, albo odrzucić. Ale pamiętaj, że jeżeli odrzucisz tą rękojmę, to zwiastowanie, to nie dlatego, że my jako może związek wyznaniowy to mówimy, ale tak powiedział Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. Jeżeli to odrzucisz, nie zostaje już żadna nadzieja. Nie ma żadnej innej możliwości. Nie ma żadnej innej drogi do zbawienia. Bo Pan Jezus powiedział, kto nie uwierzy, będzie potępiony. I dlatego też tutaj zauważamy, że byli ludzie, którzy przyjęli Słowo Boże i zostali ochrzczeni. Trzecie, tu właśnie chcę jeszcze podkreślić to słowo, że musi się zrodzić u człowieka pragnienie chrztu. Pragnienie, to znaczy, że nagłoszone słowo, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Więc i ja chcę, więc i ja pragnę tego, więc ja szukam tego. I zwróćmy uwagę jeszcze na jedno takie wydarzenie, które chcę przytoczyć. Ono zapisane jest również w Księdze Dziejów Apostolskich. I tutaj czytamy następujące słowa. 8 rozdział, 35 wiersz.
czytamy w ten sposób, że kiedy Filip był posłany tam na tą drogę, kiedy wracał ten przewodniczący, czy jakby go nazwać, czy skarbnik królowej Kandachi aż do Afryki, gdzie jeździł do Jerozolimy się modlić, on czytał księgę proroka Izajasza i nie rozumiał. Nie rozumiał, ale Pan Jezus Chrystus posłał jego tam. I widzimy, że ten Filip dosiadł się do niego. I ten się pyta, no ja czytam, ale nie rozumiem, o co tutaj chodzi? A ten pod natchnieniem Ducha Świętego i z polecenia Bożego głosił mu Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Nie ma napisane, jak długo mu to głosił, ale tyle mu głosił, że ten właśnie człowiek, on powiedział tak, odczytajmy od 35 wiersza. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. O kogo głosił? O Jezusie. Jaką nowinę? Dobrą nowinę. O zbawieniu, o życiu. I tutaj, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuchów nie widział go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. I zauważamy, jak wielkie dzieło zostało dokonane. Ten człowiek, on słuchał dobrej wieści o Jezusie Chrystusie. Tu jest tak wyraźnie napisane, że właśnie mówił o tym Filip do tego człowieka. I w nim się zbudziło to pragnienie. I na pewno mu Filip powiedział, że należy, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Bo skąd by wiedział, że oto woda, co stoi na przeszkodzie? I właśnie mówi, no woda jest, co stoi na przeszkodzie? Jeżeli jest spełniony warunek, jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że On jest tym jedynym Zbawicielem, Mesjaszem, możesz. Wyznaję, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jestem przekonany, że dzisiaj te osoby mają to samo w sercu. I to samo powiedzą przed obliczem Bożym. Wyznanie wiary, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ale wyznanie ustami dzieje się ku zbawieniu. I dlatego też, drodzy, to jest tak bardzo ważne, abyśmy zwrócili uwagę. Chcę jeszcze jedno podkreślić. Drodzy, no, czym jest chrzest? Dlaczego akurat no, te osoby muszą iść do wody? Dlaczego? Czy nie wystarczyłoby, że uwierzą? I tu jest bardzo ważna rzecz, o której winniśmy wszyscy pamiętać i być tego świadomi. A mianowicie, jak było już wspomniane, że chrzest jest przymierzem między człowiekiem a Bogiem. I tu było podkreślone, że Bóg Wszechmocny zbliżył się tak, się zniżył, aby z nami, ludźmi niegodnymi, ale godnymi potępienia, zawrzeć przymierze. I to przymierze ku życiu wiecznemu. Na czym ono polega? A więc, aby było przymierze zawarte, musi być dwie strony. Jedna strona i druga strona. I tymi stronami to jesteśmy my ludzie i Bóg Wszechmogący, który dokonuje tego przez Jezusa Chrystusa. Z tym, że nie ma tutaj zbiorowego przymierza. Może być zbiorowe głoszenie Ewangelii, może być zbiorowe słuchanie, śpiewanie pieśni, modlitwy, ale zawarcie przymierza musi być indywidualne każdej osoby na podstawie jej wiary. I dlatego tutaj chcę powiedzieć tak bardzo ważną rzecz. Co Bóg w zakresie tego przymierza no, oferuje nam ludziom? Nam ludziom, którzy żeśmy zgrzeszyli. I tutaj zwróćmy uwagę, ja przejdę do listu do Rzymian, rozdział 3. I tu są zapisane tak, do jakich ludzi się Bóg zwrócił? W których gronie myśmy wszyscy byli. I tu powiada tak, od 21 wiersza zwróćmy uwagę na treść tego słowa. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy.
I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy. A jeżeli wszyscy zgrzeszyli, to i ja. Jeżeli wszyscy zgrzeszyli, to ściągnęli na siebie wyrok śmierci. Nie tylko tej fizycznej, ale śmierci duchowej, o której wiele ludzi nie myśli i nie wie, że takie coś jest. A to jednak jest tragicznym udziałem ludzi, którzy są w grzechu. I tutaj wyraźnie powiada, co dalej w takim stanie dla ludzi. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowi jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Drodzy zgromadzeni, chcę tutaj podkreślić jeszcze taką rzeczywistą prawdę. Aby uwierzyć, nie trzeba być bogatym. Aby uwierzyć, nie trzeba mieć wyższego wykształcenia. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ale jeżeli chodzi o wiarę, to musimy się otworzyć i przyjąć to, że Bóg mówi do mnie. Że Bóg dla mnie posłał Jezusa Chrystusa, aby mógł być zbawienie. Kochani, ja nieraz mówię w ten sposób. Gdybym tylko ja jeden był jako człowiek na ziemi i żeby mógł otrzymać zbawienie, to Chrystus musiał umrzeć. Ale ofiara Chrystusa, Jego misja, Jego zwycięstwo i zmartwychwstanie jest tak mocne, że ona ma moc objąć wszystkich. Ale którzy indywidualnie uwierzą i indywidualnie przychodzą do Boga. I dlatego Bóg w Jezusie Chrystusie w zakresie tego przymierza darował nam drogę wyjścia, zbawienia, łaski i obietnicę życia wiecznego. Chwała Mu za to. Drodzy, chcę również tu powiedzieć naszą stronę, ludzką stronę. A więc to, co było już powiedziane, musimy się otworzyć na Boże Słowo. To nie jest nasz statut, to nie jest nasze wymyślenie. Ta księga, to słowo, ta Ewangelia, to jest słowo żywego Boga. Chcę powiedzieć z całą odwagą z tego miejsca, że innego już nie będzie. Jeżeli chodzi o zbawienie, o pojednanie, to jest to słowo. I jeżeli jego przyjmiemy, uchwycimy się i również uwierzymy w to, dostępujemy zbawienia, ponieważ wiara popchnie nas, czy pobudzi nas właśnie do tego, abyśmy się odwrócili od grzechu, od dotychczasowego systemu życia grzesznego, abyśmy się zwrócili do Pana i poprosili Pana, bądź miłości mnie grzesznemu. Uznali się grzesznymi przed Bogiem, wyznali przed Nim swoje grzechy, poprosili o uwolnienie z tychże grzechów i z tego przekleństwa, które ciążyło z powodu grzechu na nas. A Bóg ze swojej strony przebacza. Przebacza tym, którzy uwierzyli. Drodzy, to jest łaska. To jest łaska, że Bóg nie pociąga nas do odpowiedzialności za całe przeszłe życie, ale wierzących w Jezusa Chrystusa usprawiedliwia. To nie, że myśmy byli sprawiedliwi, ale dostępujemy usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie. I dlatego też każdy ma jednakowe prawo skorzystać z tego. Następnie, z naszej strony musi być to, że my wyznajemy Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Uznajemy, że Jego Słowo, Jego ofiara, Jego kierownictwo jest jedyną drogą do osiągnięcia Królestwa Niebios. To jest osobista sprawa z naszej strony. I oczywiście my decydujemy się na chrzest. I tu było wspomniane już takie słowo, że to, co tutaj się dokona za chwileczkę, to właśnie będzie obrazem tego, co się dokonało wewnątrz w naszym życiu duchowym. To jest to, że obumiera stary człowiek. Tu jeszcze pozwólcie, odczytam z tego samego listu, to jest 6 rozdziału listu do Rzymian. I tutaj czytamy takie słowo, zwróćmy uwagę na nie, ponieważ ono jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj o tym mówi, od 3 wiersza przeczytam, zwróćmy uwagę na treść tego słowa. Czy nie wiecie?
A kto nie wiedział, to się dzisiaj dowiaduje, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Pogrzebieni wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeżeli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wzrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł uwolniony od grzechu? Jeżeli ten umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też razem z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera i śmierć już nad Nim nie panuje. Umarszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I oto takie bardzo wyraźne, przemawiające słowa, że to właśnie za chwileczkę zanurzenie w wodzie, to będzie obraz pogrzebu starej natury, pogrzebania całej przyszłości, zmycia wszelkich grzechów przez krew Jezusa Chrystusa. I zostajemy wynurzeni z wody jako nowe stworzenie, narodzeni z Boga ku żywotowi wiecznemu. I od tego momentu jest tak bardzo ważne, abyśmy pamiętali to, co mówi Słowo Boże. I tutaj chcę podkreślić, że osoby te, które zawierają przymierze z Bogiem, od tego momentu, chociaż zostają tymi samymi ludźmi, młodym, w średnim czy starszym wieku, mężczyźni czy kobiety, ale jednak są nowym stworzeniem. I jest powiedziane tak wyraźnie, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Drodzy, kochani, siostry, bracia, nowe stworzenie. Stajecie się nowym stworzeniem i zostajecie przeniesieni ze śmierci do życia, z ciemności do światła, którą jest Jezus Chrystus. Zostajecie podciągnięci do godności dzieci Bożych, obywateli niebiańskiej ojczyzny. I jak wspomniane było, imiona wasze zostaną zapisane w księdze żywota. Tak jest wyraźnie napisane w Biblii. Wiecie, jak Pan Jezus wysłał swoich uczni na misję, oni się tak cieszyli. I mówią, Panie, w imieniu Twoim demony nam są poddane, słuchają nas. Ale Pan Jezus mówi, nie z tego się radujcie. Nie na tym polega rzecz, sedno. Ale radujcie się z tego, że imiona wasze są zapisane w księdze życia. Drodzy zgromadzeni, nie pastor, nie ewangelista, nie ktoś inny zapisuje w księdze życia. W księdze życia zapisuje swoją dłonią Jezus Chrystus. Chwała Jemu. I kiedy imiona nasze zapisane są w księdze życia, to jesteśmy Jego własnością. On prowadzić będzie przez życie. Będą może doświadczenia, trudności, próby i walka, ale pamiętajcie, Jezus powiedział, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I dlatego też, drodzy, wszystkie obietnice, które zawarte są w Piśmie Świętym, one są zawarte dla nas, którzy uwierzyliśmy. I one się systematycznie spełniają i się spełnią. Drodzy, ja chcę jeszcze powiedzieć na zakończenie taką rzecz. Jak wspomniałem poprzednio, no przebiegło 53 lata. Różne było życie przez te 53 lata, przeżycia, okoliczności, sytuacje. Wiele razy słyszałem od ludzi, no tak, nie wypijesz, nie zrobisz tego, nie zrobisz tego, nie zrobisz tamtego. No i co to masz za życie? Ale ja mówię, tak, ja teraz mam życie. Ja teraz się cieszę i chcę wam złożyć świadectwo, że nigdy Pan Bóg mnie nie opuścił. Zawsze obecność Boża była. I drodzy, dziś powiem, kiedy już jestem, no, jak widzicie, starszym człowiekiem, nie żałuję tego kroku. Nie żałuję to, że poszedłem za głosem Jezusa Chrystusa. Nie żałuję, dziękuję Bogu. Proszę jedynie, żeby mi Bóg dopomógł dobiec do końca wierności. Bo wiem, że On mnie przyjmie do swojego królestwa. On przyjmie was. On przyjmie wszystkich tych, którzy zawarli przymierze z Bogiem i pragną tego i trwają w Jezusie Chrystusie. I On przyjmie tych, którzy dzisiaj może pierwszy raz są na tym miejscu. Może się przyglądają, ale pamiętajcie,
To nie jest jakiś gest religijny. To jest dzieło, które Bóg ustanowił. Dlatego życzę wam z całego serca, abyście my wszyscy mogli z tego korzystać. Abyśmy wszyscy w tym czasie, który nam Bóg daje, uwierzyli. Zawarli przymierze z Bogiem i szli za Nim. A On jako dobry pasterz poprowadzi nas aż do zwycięstwa. Drodzy, chciałbym tak was króciutko zachęcić do takiej modlitwy wszystkich. I was, i tych, którzy są pierwszy raz, jak to umie, jak to potrafi. Jeżeli budzi się wiara w twoim sercu i pragnienie, abyś dziś tu na tym miejscu mógł powiedzieć: Boże, może ja żyłem bez Ciebie do obecnej chwili. Nie sprawiało mi to radości. Mam niepokój, mam całkowitą niepewność co do przyszłości. Boję się śmierci. Wezwij imienia Jezusa Chrystusa. Powiedz: Panie Jezu, jestem tutaj na tym miejscu. Oświeć mnie, daj mi to zrozumieć. Stwórz we mnie to pragnienie, abym również mógł być szczęśliwy tutaj na wieczność. I również, abyśmy się pomodlili dla wszystkich tych, którzy już zawarli przymierze z Bogiem. Aby Bóg dał nam siły wytrwać do końca. Aby kiedy dobiegniemy do mety naszego życia, abyśmy mogli usłyszeć z ust Jezusa Chrystusa: pójdź błogosławiony, oddzielić królestwo od założenia świata. Postawić przed Panem i tak poprośmy Pana o Jego pomoc, kierownictwo i błogosławieństwo.